Witam. Dzisiaj zajmiemy się prześledzeniem ewentualnej walki pomiędzy Painem lub Nagato a Itachim. Zapraszam. Oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka i dziękuję też wspierającym za hajsik. Zanim jednak przejdziemy do tematu, to chciałbym w ogóle wytłumaczyć, dlaczego robię taki filmik. Otóż kilkanaście osób pod moją topką Akatsuki zarzucało mi, że Itachi jest silniejszy od Paina, czy w ogóle już go pokonał podczas Edo Tensei. Ja tego nie uznaję, ale o tym później. Tak jak w każdym przypadku, rozbijemy walkę na czynniki pierwsze i zaczniemy od tego, że musimy rozważyć dwie opcje. Pain jako sześć ścieżek oraz Nagato, który te wszystkie ścieżki ma w sobie. Tak więc jeśli zaczniemy od początku ich życia, to niewiele tutaj wiadomo, jednak da się co nieco stwierdzić. Tak jak Itachi był bardzo inteligentny i całkiem świetnie sobie radził, natomiast z drugiej strony Nagato już wtedy posiadał Rinnegana, którym był zdolny robić potworne rzeczy, jednak były one niekontrolowane. Ja osobiście przyznaję tutaj punkt dla Itachiego. Wiedział co potrafi, jak tego użyć, z jaką siłą i do tego już wtedy był bardzo mądry. Natomiast Nagato był nieprzewidywalny. Jasne, jeśli finalnie by użył pełnej mocy, bezproblemowo pokonałby Itachiego, jednak nie wiadomo czy by jej użył i jakie miałoby to konsekwencje. Po tym jak Jiraiya trenował całą trójkę, Nagato wzmocnił się, ale wciąż sytuacja raczej przedstawiałaby się identycznie. Nie robiło to aż takiej różnicy poza tym, że miał nieco większą kontrolę nad swoimi umiejętnościami. Przynajmniej z tego co nam pokazano, wciąż nie był w stanie korzystać nawet z ułamku benefitów, jakie płynęły z posiadania Rinnegana. Mówię tutaj ciągle o Nagato jako dziecku, zanim jeszcze Jiraiya od nich odszedł. Następnie chyba można porównać Itachiego z czasów, kiedy mieszkał jeszcze w Konoszce, z Nagato, który wraz z Yahiko i Konan założyli Akatsuki, zanim jeszcze poszli w stronę, w którą poszli. Nazwijmy je roboczo pierwsze Akatsuki. Tutaj jest już dużo ciekawiej i można już coś powiedzieć. Jeśli chodzi o otoczenie, to raczej nie ma większego znaczenia. Obaj nie posiadali wtedy jakiejś przewagi względem tego, czy walczą w lesie, czy gdzieś, gdzie jest woda. Nawet jeśli Itachi miałby przewagę w lesie, to już wtedy Nagato mógłby przy pomocy Gedomazo zrobić z tego lasu pustkowie. Tu już się zaczynają schody dla Uchichy. W zasadzie genjutsu raczej nie działa na Rinnegana, co prawda Pain, gdy walczył z Jiraiyą, został złapany w genjutsu, jednak nie było to genjutsu ludzkie, a żabie, co mogło mieć znaczenie. W zasadzie Nagato wtedy zdziwił się, że Jiraiya potrafi używać takiego genjutsu, co mogło znaczyć, że jest to naprawdę rzadkie, aby takie techniki na niego działały. Prześledźmy i jedną i drugą opcję. Tak więc jeśli genjutsu nie działałoby na Rinnegana, wtedy Itachi miałby naprawdę trudny orzech do zgryzienia. Śmiem twierdzić, że byłby bez szans. W zasadzie nie miał wtedy jeszcze Sharingana Shisuiego, ani nawet własnego Mangekyu, więc moim zdaniem nie zaszalałby tutaj za bardzo. Nagato jednak był w stanie już używać przynajmniej części swojej mocy, a wcześniej wspomniany Gedomazo mógłby wystarczyć na pokonanie Itachiego. Natomiast jeśli genjutsu działa na Rinnegana, to sprawa wyglądałaby tylko troszeczkę inaczej. Wspomniałem, że Uchiha nie posiadał w tamtym czasie nawet własnego MS-a, więc jego genjutsu nie było aż tak potężne. Na pewno plusem dla Itachiego byłoby to, że jest mega inteligentny, a Nagato w tamtym czasie był jeszcze dość naiwny i niewyczulony aż tak jak jego przeciwnik. Takie mam wrażenie. W tej kwestii naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, kto by wygrał. Ani jeden, ani drugi nie był wtedy w czasie swojej świetności. Myślę, że tu mogło być takie 50 na 50. Przejdźmy może do chyba najważniejszego momentu tego odcinka, czyli walka Paina z Itachim z Akatsuki. O tym okresie ich życia wiemy najwięcej, można naprawdę dużo powiedzieć. Zacznijmy może od najważniejszego. Itachi posiadał Susanoo z lustro Yata i mieczem Totsuka, co na pewno dawało potężnego boosta. Dodatkowo jeszcze posiadał oko Shisuiego, więc i Koto Amatsukami. Natomiast jego przeciwnik posiadał 6 ścieżek, które znamy jako Pain. W tym przypadku jest naprawdę wiele niewiadomych. Wiele osób twierdzi, że słowa Zetsu o tym, że lustro Yata i miecz Totsuka połączone z Susanoo Itachiego jest niezwyciężone. Ale ignorują też słowa właściciela tych przedmiotów, czyli to, że każda technika ma jakąś wadę, więc i jego techniki takową mają.
W zasadzie pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to atak od pleców, a oto chyba dość łatwo, posiadając 6 ciał, które mają praktycznie 100% pole widzenia, nie wspominając już o tym, że Pain mógł przywołać kilka bestii, które dodatkowo zajęłyby Itachiego. Ponownie, jeśli genjutsu działałoby na Rinnegana, to Koto Amatsukami mogłoby na pewno zrobić potężną przewagę. Tylko teraz pytanie, czy Itachi byłby w stanie rzucić się na wszystkie 6 ścieżek? Naprawdę ciężko powiedzieć. Jeśli genjutsu nie działa, to Koto Amatsukami w zasadzie nic by mu nie zrobiło. Przejdźmy jeszcze do kwestii nie samego ataku i obrony, ale inteligencji obydwóch panów. Itachi jest tu zdecydowanie moim faworytem, jeśli chodzi o IQ czy taktyczne przygotowanie się do walki. Jest też w stanie naprawdę szybko reagować na zaskakujące sytuacje i niejednokrotnie przekuwał je na swoją korzyść. Za to Pain patrzył na wszystkich z góry, właśnie jak Bóg, i wydaje mi się, że przez to często nie doceniał przeciwników. Zbyt wiele rzeczy brał za pewnik. Jest jednak jedno wielkie ale. Za życia Itachiego nie było zbyt wiele wiadomo o Rinneganie czy samych umiejętnościach Paina, a sam właśnie Pain raczej nie miał zbyt dużej styczności z innymi członkami Akatsuki, co może oznaczać, że Itachi musiałby z początku walczyć z niewiadomym. To zdecydowanie by przeszkadzało. Sam Nagato w czasie, gdy kontrolował swoje ścieżki, nie był głupi. Mimo że patrzył z góry na innych, to świetnie władał Painem. Potrafił wykorzystać ich zalety i robić nimi świetne combo. W mojej opinii Itachi miałby bardzo małe szanse na wygraną. Największą przeszkodą byłaby tu ilość przeciwników. W końcu to nie są jakieś tam totalne no-name'y, które giną od draśnięcia paznokciem przez Naruto, tylko jedna z najmocniejszych grup, która jest ze sobą połączona. Czyli wszystkie ataki są zsynchronizowane, a w dodatku ich pole widzenia jest praktycznie perfekcyjne. Z drugiej strony mamy Itachiego, który walczyłby sam z co najmniej 6 przeciwników plus przywołańcami. Jak świetny by nie był, raczej ma małą szansę na uniknięcie każdego ciosu. Nawet Naruto walczył z Painem, który już przedtem zużył naprawdę dużo czakry na walkę z Konohą. No i miał za sobą żaby oraz wiedział sporo o przeciwniku, zanim w ogóle z nim walczył. Przypisuję tutaj wygraną Painowi, bezkonkurencyjnie. Ostatnią już walkę mogliby jeszcze przeprowadzić po swoim żywocie. I w zasadzie po części stoczyli ją. Wiele osób mi zarzucało, że przecież Edo Itachi zapieczętował Edo Nagato, więc jest silniejszy. Większej bzdury nie słyszałem. Po pierwsze, Itachi nie walczył sam. Miał do dyspozycji dwóch najsilniejszych Jinchuriki. Po drugie, przez większość walki podpowiadał swoim przeciwnikom, ponieważ chciał, aby go pokonano. Po trzecie, i to już tylko moje personalne odczucie, Nagato jest słabszy niż Pain. Niby może używać wszystkich swoich ścieżek w jednej osobie, jednak traci przewagę liczebną, która jest nawet chyba jeszcze lepsza. Czy to znaczy, że Itachi by wygrał? Nie do końca. Jak już wspomniałem, Nagato był atakowany przez Naruto i Killera B, więc to znacznie poprawiało sytuację Itachiego. Bez nich mógłby on się skupić tylko na nim, a wtedy już mamy problem. Jeśli się nie mylę, to genjutsu nie działa na Edo Tensei. W końcu na Edo Hokage nieskończone Tsukuyomi nie podziałało. Amaterasu też tak średnio, w końcu Nagato użył Shinra Tensei i ogień się po prostu rozwiał. Jedyną opcją na pokonanie Nagato byłoby chyba zapieczętowanie go, jak to zrobił właśnie z pomocą dwójki Jinchuriki. Czy byłby w stanie to zrobić? Nie mam bladego pojęcia. Mam wrażenie, że jest to możliwe, na pewno nie takie proste, jak to było w samym anime. Pomimo że uwielbiam Itachiego, jest to moja ulubiona postać, to stawiałbym takie 60-40, że wygrałby Edo Nagato. Jeśli chodzi o to wszystko, co wymieniłem przed chwilą, są to tylko moje przemyślenia. Oczywiście możecie się z nimi nie zgadzać, jednak w większości przypadków jest zbyt dużo znaków zapytania. Jakby chociaż to, czy na Rinnegana i Edo Tensei działa genjutsu. Wydaje się, że nie. Próbowałem znaleźć odpowiedzi na internecie, ale chyba takowej nie ma. W dodatku jest tu też dużo możliwości na nagłą przewagę jednego lub drugiego pana, tak na przykład właśnie Koto Amatsukami, Lustro Yata czy Miecz Totsuka po stronie Itachiego. Tak w przypadku Nagato czy Paina jest to, że z perspektywy Itachiego mało wiadomo o technikach właśnie lidera Akatsuki. Do tego jako Pain ma zdecydowaną przewagę liczebną i potężne niszczycielskie techniki, których nie ma Uchiha. Podsumowując,
Ja podtrzymuję to, co mówiłem w odcinku o rankingu członków Akatsuki. W większości przypadków Nagato ma przewagę, a jeśli chodzi o czasy, w których jeden i drugi żyli, nie widzę szans na wygraną Uchihy. Choć wiem, że to niesamowita persona i naprawdę potrafi pokazać, na co go stać, to mimo wszystko w mojej głowie wygrywa Nagato Uzumaki. Dziękuję, to by było na tyle. Zapraszam na Discorda i fanpage'a, linki w opisie. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!